Dzień dobry. Właśnie opuściliśmy nasz hotel w Penang i idziemy do portu, i będziemy próbować dostać się drogą lądowo-morską do Langkawi, na wyspę Langkawi. Widzieliśmy na forum Malezji, że wiele osób ma problem właśnie z dojazdem, to znaczy nie wiedzą, jak z Penang przenieść się na Langkawi, bo kiedyś kursowały tutaj bezpośrednie promy, a teraz ich nie ma. Także dlatego powstaje ten odcinek, żeby pokazać drogę, więc tutaj będziecie mieć podane ceny, rozkłady, no i zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Ogólnie jest tak, że większość ludzi wybiera drogę powietrzną. Tak, bo najprostszym sposobem jest oczywiście wsiąść do samolotu Air Asia. Tanie są ogólnie loty. Mniej więcej wychodzi 250 zł, tak, za osobę już z bagażem głównym nadawanym. Dokładnie. Także miłego oglądania. Sforciło się nam w ogóle, bo dzisiaj jest pochmurno i łatwiej nam jest chodzić z tymi plecakami. A mamy jakieś, ile tam mamy? 19 minut, było 1,5 kilometra mamy do promu z hotelu. Wczoraj była taka patelnia, że ogólnie nie dało się w ciągu dnia, w ciągu tego szczytu takiego między 12 a 16, 17, no nie dało się normalnie funkcjonować. Siedzieliśmy w hotelu normalnie. To jest miejsce, gdzie najczęściej jedliśmy. Mają duży wybór. Hala jest ogromna. Jest bardzo dużo stoisk z jedzeniem i ceny są spoko, bo do 10 zł można zjeść. Są wiatraki, także można się schłodzić. I na śniadanie jest otwarta tylko jedna restauracja. Natomiast na kolację, czy też na porę obiadową, no to ta druga część jest otwarta, czyli cała, można powiedzieć, reszta. I macie naprawdę szeroki wybór. A wspominaliśmy już, że tutaj paliwo ogólnie kosztuje 2 zł? I jesteśmy już w porcie. Stąd płyniemy do Butterworth, czyli na ląd, tak, który też jest Penang, bo to jest ogólnie prowincja Penang. No i zobaczymy, podobno w tamtą stronę, teraz to będziemy płynąć, jest za darmo prom. O, i tutaj są timetable, schedule. Okej, tutaj macie kiedy, o której wypływają. Dlaczego są dwa? Bo ten jest w ciągu tygodnia, a ten jest na weekendy i na święta. Jest za darmo. No i cyk, promem płyniemy 10 minut, jesteśmy na miejscu. Punktualnie 9:30, bo o 9:30 startowaliśmy. Wyruszyliśmy, więc nie spóźnijcie się przypadkowo. No i 10 minut, bo jest 9:40 dokładnie i już jesteśmy na miejscu. A teraz idziemy na stację. A, no i jest za darmo, ale to w sumie nagrałam, nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jest za darmo w tą stronę. A teraz idziemy na stację, bo wybraliśmy kolejny środek transportu. PKP. Pociąg. Pociąg. No nie PKP. Tutaj nie ma polskich linii kolejowych. Nie ma. English. A tutaj destination single journey adult 2. Okay. A dlaczego wybraliśmy pociąg? Bo jest to najtańsza forma komunikacji tutaj. Autobusy kosztują od 9 zł. Od 10. I tak na dobrą sprawę, jeżeli byśmy chcieli o tej porze jechać, to byśmy musieli zapłacić jakieś 19 zł. A tak zapłaciliśmy 7 zł za osobę. 7 zł. No widzieliście, 14 zł zapłaciliśmy za dwie osoby. 14,20. Więc jest to o wiele tańsza opcja niż autobus. A później i tak trzeba jeszcze dojechać na
prom. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że jedziemy pociągiem, bo jeszcze w Malezji nie jechaliśmy pociągiem. A jeszcze jest trzecia rzecz w sumie. Pociąg jedzie szybciej. Autobusem jechalibyśmy ponad 2 godziny. 2 godziny z hakiem. 2,5 godziny. A pociągiem godzina 45, czy jakoś tak? Niecałe 2 godziny. W każdym razie mamy prom z Kedah, z portu Kedah do Langkawi o godzinie 14.30 i chcemy się wyrobić, a jeszcze przy okazji coś zjeść w międzyczasie. Więc zobaczymy, czy się wyrobimy. Wystartowaliśmy o 9.30. Tak. Nie musicie podchodzić do automatów z biletami, ponieważ otwarte są też kasy, więc nie ma żadnego problemu, żeby tam zakupić bilety, jeżeli nie macie karty. Albo chcecie zapłacić po prostu pieniędzmi, bo w biletomatach nie zapłacicie pieniędzmi. Nie powiedzieliśmy jeszcze, jak się dostać na dworzec z promu. Przejście jest bardzo łatwe, wszystko jest ładnie opisane, macie znaki na górze, więc bez problemu tutaj traficie. Ile zajmuje droga? Nie wiem, no z 5 minut po drodze omijacie jeszcze przystanek autobusowy i coś jedzie. Ale nie nasze. Albo i nasze, może nasza lokomotywa. Tam jest nasz pociąg, dziewczynko. O, jedzie, wow! Taki bardziej nowoczesny. Spodziewałam się czegoś innego. Takie trochę metro. Dojechaliśmy. Teraz trzeba się odpiketować. Są bramki, jest kolejka. A następnie szukamy naszego przystanku autobusowego, ponieważ nie jest on tutaj tuż przy stacji, tylko trzeba gdzieś przejść. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale zaraz ogarniemy. Jeszcze w pociągu sprawdzaliśmy, gdzie jest jakiś przystanek i w sumie to by się sprawdziło, tak jak patrzę po mapie. Ogólnie, jeżeli chcecie znaleźć jakiś autobus, to najlepiej, tak jak my to zrobiliśmy, czyli zaznaczyliśmy na mapie, znaleźliśmy na mapie, gdzie jest prom, następnie poszukaliśmy najbliższego przystanku autobusowego, zaznaczacie go, a następnie pokazuje Wam się cała jego trasa. I tak można w łatwy sposób znaleźć przystanek. Tylko jeszcze trzeba ogarnąć, w którą stronę jedzie autobus, bo one często takie zawijasy robią śmieszne. Na słońce nawet wyjdę. Specjalnie dla Was, żebyście zobaczyli, gdzie jest przystanek, jak to tutaj wygląda. Stąd odjeżdża co godzinę autobus. 42. 12.42, 13.42 i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może później w godzinach szczytu częściej on jeździ. Aktualnie co godzinę. Więc mamy 40 minut jeszcze. Także coś chyba przekąsimy. No i będziemy czekać. Obok przystanku tutaj pani sprzedaje owoce za złotówkę. Więc genialna cena. Tam macie toalety, kawałek dalej. I jeszcze chciałam wspomnieć tylko, że możecie zamiast przyjść tutaj na autobus, od razu z dworca kolejowego zamówić sobie graba. Koszt, przynajmniej tak mi wyskoczyło, 14 zł za cały przejazd tam aż do Kuala Kedah, bo właśnie tam zmierzamy. Czyli na ferry, na prom. Autobus 2 zł za osobę. Autobusem jechaliśmy jakieś 30 minut, no ale w korkach trochę było, także normalnie jedzie się z tego przystanku, gdzie pokazywaliśmy Wam, jakieś 20 minut. No nie, właśnie chodzi o to, że według rozkładu jazdy się jedzie 40 minut. Jechaliśmy pół godziny, a ogólnie staliśmy jeszcze w korku, więc nie wiem. Może wliczają, że są większe jeszcze korki. A możliwe. Dobra, i teraz stoimy w kolejce, będziemy kupować bilety.
już na prom i to już jest przedostatni środek transportu. Bilet 1,3450 dla obcokrajowców, dla tubylców jest taniej, no zresztą, 26. Zresztą nieważne, szybko to idzie i tylko gotówką można zapłacić, ale możecie także kupić bilet na Cutie, nazwa na dole, ale tylko przez stronę internetową, bo aplikacja ich słabo działa i jest ta sama cena, więc nie ma co się obawiać. Odprawieni na prom? Tak, i bardzo szybko to idzie, skanują bilety, znaczy sprawdzają bilety, sprawdzają paszporty. I tyle w sumie. Dopłynęliśmy do Langkawi. Płynęliśmy dokładnie 2 godziny. I jedziemy już do naszego hostelu. 25 zł, ponieważ jest to kompletnie druga strona wyspy. Także jak wychodzicie ogólnie, to łapią was taksówkarze. To jest standard. Możecie też wypożyczyć auto lub skuter, tak jak wcześniej to zresztą powiedzieliśmy, i oferują to już tutaj na przystani. I dojechaliśmy do naszego hotelu. Hostelu. Hostelu z Jackiem Sparrowem. Tak. I teraz tak, krótkie podsumowanie, ile to wszystko nas kosztowało. Czyli tak, zaczynając od samego początku. Przeszliśmy na piechotę do... Z hotelu do przystani było za darmo. Później tak. Z przystani płynęliśmy pierwszym promem za darmo w jedną stronę, tak jak mówiliśmy. Później jechaliśmy pociągiem. Za pociąg zapłaciliśmy 14,20. Zaokrąglam do 15, ponieważ zawsze jak płacimy, to jeszcze tutaj doliczam prowizję, więc zaokrąglam po prostu do 15. Następnie jechaliśmy autobusem, to było za dwójkę, czyli za 4 zł. Następnie dwa bilety za prom. Za prom 34,50, czyli 35 liczy, czyli to jest 70. I teraz za podwózkę tutaj do hotelu. No bo nie mieliśmy wyboru. No można było coś kombinować, ale wątpię, czy by się udało. Tak. No i wydaliśmy 114 zł. Tyle wyszło. Za dwie osoby. I co? I tyle. I jesteśmy. Tak. Zajęło nam to, no trochę nam to zajęło. Wyszliśmy przed 9. Tak, czyli liczmy, że od 9 do 17 to jest 8 godzin, 8,5 godziny. Tak, więc tak, z samolotem byłoby o wiele szybciej, ale o wiele drożej. No i w sumie tyle, no i możecie ogólnie właśnie macie wybór, jeśli chcecie drogą lądowo, wodną, no to tyle to was wyniesie, jeśli chcecie w 50 minut tutaj dotrzeć, no to za jedną osobę zapłacicie około 200-250 zł, tak jak wcześniej mówiliśmy. I tyle, żegnamy się i do następnego odcinka. Bye!